Okej, okay, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam waszą jakże dość szczupłą liczbę widzów tej serii, czyli Far Crya 3 Blood Dragon. Cóż, jedno mogę stwierdzić, troszeczkę porwałeś na tą serię licząc, że będę się bawił troszeczkę bardziej niż tak właściwie się bawię grając w tą grę. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że cóż, każdą serię, której powiedzmy nie mam jakiegoś porządnego powodu, żeby olać, chcę mimo wszystko skończyć i nie inaczej jest właśnie z Blood Dragonem. Chociaż te misje są dość fan, ale gra jest cholernie powtarzalna, niestety trochę. Takie mam wrażenie. It only opens for the worthy. The area has some remarkable properties. Dragon blood becomes supercharged inside it, leading me to suspect it's a ley line hub. If you believe in Lockyer's theories of solstice alignments, and thus rife with energy output. Be careful, Rex. That place is filled with death. What kind of death? The dangerous kind, Rex. Niebezpieczny rodzaj śmierci. No dobra, nie wiem generalnie. Okej, dobra. Okej, dobra. Wychodzę z otwartego świata, nie będę w stanie wrócić na wyspę. Wow, czy to jest już... Wchodzimy tak do takiego finiszu, finału? Wow, być może, możliwe. Nie będę zły, jeżeli już w tym odcinku skończymy tą grę. Chciałbym ją... A! Kurwa, wąż, oczywiście. Ty właśnie, nie mam broni, okej. Okej, dobra, mamy się przygotować na walkę, świetnie, brzmi obiecująco. Ten jebany wąż dalej tutaj idzie, trochę mnie niepokoi jego obecność tutaj, ale... Gdzie ja kurwa jestem? Okej, dobra, mamy tam broń. To jest pistolet. O chuj chodzi w tej misji. Dlaczego ja tu kurwa jestem? Czemu jestem w jakiejś świątyni? Jaki to ma związek w ogóle? Wygląda jak świątynia. Tam jakaś czacha? Ja jebie. Okej. Dobra, mamy pistolecik, co? Co to kurwa jest? Okej, dobra, przeciwnicy. Kim wy kurwa jesteście? To są chyba te zombiaki. Wydaje mi się, że był tutaj jakiś motyw z tymi zombiakami, nie? Tak mi się wydaje. O, wypierdalaj, panie! Jezus Maria! No tak, no zdecydowanie strzelanie im w głowę brzmi jak najlepszy pomysł, żeby mi się to jeszcze tylko udawało. Dobra, mam nieskończoność amunicji, to jest zdecydowany plus. Na pewno strzelanie w głowę brzmi jak zajebisty pomysł. Ja co, oni są kurwa silni i odporni, ile można w nich strzelać? Jeżeli się im w głowę nie trafi, to powiedzmy trochę cienko jest z likwidacją ich. Jezus Maria, o kurwa mać. O Jezus, kolejny tutaj łazi. No dobra. Okej, okay. Czyli to jest chyba to, o czym tutaj ten bardzo niebezpiecznie brzmiący głos mówił. Czyli to jest jakaś próba, maybe? Jakieś wyzwanie, oni rzucają we mnie kurwa rzeczami. Ja pierdolę, rzucają we mnie tym i owym w sumie. Nie podoba mi się to ani trochę. Wypierdalać kurwa, idealnie się po prostu ustawiacie pod headshoty. Ale po prostu, kurwa, odmawiają umierania. Przeładowywać też muszę częściej troszeczkę. Nie wiem, oni walczą na dystans, czy nie walczą na dystans? Jest ich, kurwa, tak wielu. Tak wielu was jest. Oni strasznie też dobrze, kurwa, generalnie unikają moich strzałów. Takie mam wrażenie przynajmniej. Płoną niektórzy, dobra, ten zginął, tamten zginął. Troszeczkę życia jeszcze mam, nie jest tak źle, ale... Ło, chuj tutaj chodzi, panie. Tyle headshotów leci też. Ale też tylu przeciwników biegnie w moją stronę. Oni mają broń? Nie jestem pewien w sumie, czy oni mają broń. Headshot, kurwa! Daj mi się zajebać! Daj! Okej. Just the beginning! O, dobra, wow, możemy wyjść, proszę, jak najbardziej, zdecydowanie proszę, chcę wyjść. Czemu ja czuję, że to nie koniec rozgrywki w stylu pokonywania kolejnych fal, panie? Co to kurwa jest? Uuu, shotgun! To tym się możemy już troszeczkę bardziej pobawić. Okej, dobra, to już mi się troszeczkę mniej podoba. Czemu nie mam kurwa moich niesamowitych tych normalnie kurwa pocisków wybuchowych? Przecież one były tak epickie. Ja pierniczę. No oczywiście, że rzucają we mnie kurwa jakimiś dziwnymi rzeczami. Mam za to dużo pocisków w magazynku, tak zauważyłem. Jezus Maria, kurwa, ile ich tu jest! Dużo.
Dobra, widzę, że strzał z bliska wystarcza, żeby takiego zajebać. Chociaż płonę w tej chwili, to też mi się ani trochę nie podoba. Tego zabiłem na totalnym randomie, ale kurwa... Przychodzi ich tutaj kurwa tysiąc, milion, dziesiątki tysięcy! Dobra, ciebie nie ma. Tutaj mamy paru kolegów, to też oczywiście najlepiej... Dziab, kurwa, i was nie ma. Na szczęście mogę przeładowywać w biegu i mam taki obszar dookoła, którego mogę biegać. To bardzo przydatny układ, znaczy sprzyjający mi, powiedzmy. Jezus, oni naprawdę są twardzi! Jeżeli nie strzelam im w głowę! Dobra, okej, bieganie i przeładowywanie to jest całkiem niezła taktyka, muszę przyznać. Dobra, okej, jeszcze więcej przeciwników, zajebiście, dokładnie, kurwa, tego potrzebowałem, więcej przeciwników, no. Bądź co bądź, ta gra koncentruje się praktycznie, kurwa, ekskluzywnie na mordowaniu nieskończonej liczby przeciwników. No dobra, skończone liczby przeciwników, ale jest ich dużo, no. No jest ich, kurwa, dużo. God fucking damn it, mate. Dobra, jedziemy po kolejnych, siema, halo. No kurwa, jak to żeś nie zginął? To go w głowę nie trafiło? Ale tego trafiło już, jej. Wow, dobra, no okej, mamy kolejne wyjście, ja pierdyle. Okej, dobra, nie wiem tylko o chuj chodzi z tą świątynią i dlaczego ja to kurwa jestem, z jakiej okazji? O co chodzi? Dobra, o żółw, siema. A nie mogę nic zrobić temu żółwiowi nawet, co to za świat, gdzie nie mogę nic zrobić ze żółwiem, którego znalazłem. O kurwa, snajperka. Jezus Maria, nie, nie mówcie mi. Co, będą biegli stamtąd? O kurwa, chyba tak, no dobra. Okej, o, mam chyba też te explosive roundsy, świetnie, dobra. To może być przydatne, o ja pierdyle. No dobra, czy oni idą tylko tam z przodu? Mniej więcej tylko tam z przodu, dobra. Patrzcie, jak ich to morduje pięknie, dobrze. To jest jakiś plus, przeładujmy też, póki są w miarę daleko. Już skończmy przeładowywać. Jezus Maria, jaka mordęga. Oczywiście, że kurwa będą biegli dookoła, kurwa, po bokach. Świetnie. O, okej, dobra. Jakiś kurwa bardzo nieprzyjemny i zły głos mówi mi, że generalnie to mam przejebane i mam się mieć na baczności, bo mnie wszystko kurwa generalnie niedługo zabije tutaj i no... Tak się też zapowiada, jakby tutaj niewielka ilość, powiedzmy, stworzy na tej wyspie chciała mojego przeżycia w najmniejszym stopniu. O kurwa, biegną, oczywiście. Dobra, zdążę przeładować i go dojebać. O! Wypierdalać! Okej, dobra, ci zginęli. Jeszcze więcej, oczywiście, dobra, przeładujmy już teraz. Biorąc pod uwagę, że mam nieskończoność amunicji, to nie jest aż tak źle. Że tylko, wiecie, uważnie strzelać, żeby jak najwięcej ich generalnie eliminować naraz i nie pozwolić im w miarę możliwości do mnie podejść. Mam wrażenie, że strzelanie po nogach to jest jedna z najlepszych taktyk, bo załatwia paru naraz. Przeładowanie. O, a co my mamy tam dalej? Czy to jest to, co ja widzę? O Jezus, ile ciał. Czy to jest to, co mi się wydaje? Tak jest, proszę państwa. To jest, kurwa, to, co mi się wydaje. O, tutaj przyjdą? Tak? Kurwa. Woohoo, bitch! Jezus Maria, co oni są, kurwa, wytrzymali. Ja pierdolę. Aha, ja nie muszę nic zrobić, wystarczy, że trzymam przycisk. O, god damn it. Oh my god, aż sobie przyceluję. Widzicie, jak ich głowy eksplodują. O, ja pierdyle. Dobra, dobrze, że są tylko naprzeciwko mnie. Jaki, kurwa, killstar? Co to jest killstar? Zabójcza gwiazda, yo? O, chuj, o kurde, to chyba nagroda. Okej, co to kurwa jest? Co ja teraz podniosłem? Wytłumaczy mi ktoś? Dobra, czyli to była jakaś próba? Doc, I got the kill star. It's Sloane's bedtime, and I plan to tuck him in under 6 feet of dirt. A już przyszedł czas, aby Sloane położył do łóżka. Owinę go 6 kurwa stopami ziemi. Concern. Detecting elevated body temperature. Shit balls. I'm burning up. Your body isn't used to that much energy. We need to teach your nervous system and muscles to properly channel the kill star. Spider. Should have been him strapping this thing on. If you can't do it with him, Rex,
do it for him. You're right. I need to even the score. For Spider? No. For humanity. Trening mamy, co? O kurwa! Trening przed ostateczną misją, co? Ta muzyka jeszcze, Jesus. Podciągnięcia, trenowanie palców. Ja pierdniczę. O kurwa, ten broń to laser? Shit, pompeczki. O, proszę was, myślę, że jak na cybernetycznie ulepszonego żołnierza, to pompki to dla niego nie problem. Rozwalę to może w końcu przy tym pociąganiu. O, ta, o nie, patrzcie jak zasuwam. Nice. Jedna ręka, bitch please. Pewnie ta cybernetyczna, ale to już chyba mało kogo interesuje. No, 600 pompek, to mniej więcej tyle, co tak codziennie sobie robię taką jedną serię, wiecie, żeby się rozruszać. Nice. Aha, bo ja przedtem jednego z tych naukowców postrzeliłem, maybe? Zachodzące słońce. You've come so far, but something tells me you're still holding back. Don't worry, Doc. I won't hold back anymore. Oczywiście, musi być. A to jest moja herbatka. O chuj. O damn, no tak. Poużywajmy sobie przed ostateczną misją. God damn it. O Boże, przygody Rexa są takie wspaniałe. A, lubisz to brutalnie, bitch, co? Mhm. Yeah. Yes. Oh. Yes. Yes. No. Yes. No. No. No, 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 no. O, chyba i do końca jej pasowało. I never thought a cyber commando could be so gentle. Taki delikatny. My organs, my bones, my blood are 85% synthetic. But you're still 100% man. At least the parts that matter. Oh, Rex. Is this truly it? No. Not until Sloane's dead, Elizabeth. He's gonna fire those rockets on every continent in the world. He's a monster, Rex. The new payload will infect everyone. They'll become prehistoric savages. Society will collapse. It will be a new stone age. And what emerges will no longer be human. He thinks he's doing everyone a favor, but so am I, by killing him first. You saved me before, Rex. Now, it's time to save the world. Naprawdę żałuję, że nie udało mi się położyć łap na żadnym porządnym spolszczeniu, bo te teksty i to gadanie tutaj jest naprawdę w porządku. Elizabeth? Co się kurwa z nią stało? Sloane ją zabrał. Ona albo sama odeszła, nie wiem. No tak. New parameters enabled. Stand by for updated objectives. What? Rex, it's me, Elizabeth. Elizabeth. If you're hearing this, it means something's happened to me. Rex, before I met you. Te obrazki. I thought I'd never love a man again. I know you think of yourself as less than human, but you carry something more precious than your $1 billion worth of military spec hardware. More powerful than the hydrogen energy cell in your chest. You carry a human soul with you everywhere you go. And you carry my heart. Oh yeah, opaska, jak w Kung Fury. Security bunker inside the compound. Go get him. Objective. Breach Danko compound and access high security bunker. And Rex, don't do it for me. Do it for world peace. Idź i zajeb masę ludzi w imię pokoju, kurwa. Okej, okay, dobra. Aha, okej, okay, mam Killstara, który jest napędzany moim życiem, co? Okej, okay, dobra. Dobrze, że mam full tego życia. Nie mogę zmieniać broni na razie. Elizabeth chyba do nas nawołuje. Gdzie my jesteśmy na mapie? Gdzie jest ta jego przejeba? No tak. No tak, ta lokacja u góry musiała w końcu się otworzyć.
Skrinka tu jest. Zobaczmy ją sobie. Time to make some noise, yeah. Nowy health bar. Ojej, mamy Killstara w takim razie. Pilfer container. Nie wiem, na co mi ten hajs niby jeszcze. Dobra, jak on rękę układa? Jak ta broń działa? O, skurwesy, no dobra, rzeczywiście. O, dobra, zaczyna mi zabierać życie. Faktycznie, ale wygląda niesamowicie potężnie. Dobra, mam też inne bronie. Pod dwójką mam Killstara. Dało mi też snajperkę i shotguna, proszę bardzo. Dobra, wybieramy na razie to, kurwa. Bo wygląda episko. Troszeczkę trwa, zanim się naładuje. Aha, ja mam to rozpierdolić tym? O, tak jest, kurwa. No dobra, to jest w stanie całkiem dobrze rozpierdalać, kurwa. Generalnie... Oh, shit, man! Jezus Maria! Jakie to ma pierdolnięcie niesamowite. O, zabiera mi życie przy użyciu tego, ale to jest tak, kurwa, potężne, że zanim mi tak na poważnie dużo życia zabierze, to proszę państwa! Kurwa, przytapiam się przez przeciwników. Dragon, kurwa, umrze prędko, nie prędko, nie jestem pewien. Nie, kurwa, będę tu w ogóle dał radę znaleźć jakieś życie tu i ówdzie? Nie jestem pewien nawet. Jeb się, dragonie, kurwa! Po brzuchu cię! No gij, kurwa, wreszcie, Jezus, tu masz swojego sweet spota, kurwa. Punkt wrażliwości, dobra, nie mogę niestety używać tego jak pojpierdolony, bo mnie zabije zbyt szybko, biorąc pod uwagę, że tu jeszcze przeciwnicy atakują. Ale spoko loko, mam jeszcze inne bronie na szczęście i kurwa nie trafiłem oczywiście, dobra. Okej, to nevermind, idziemy, kurwa, rampage, o! Jezus Maria, całe życie straciłem, ja pierdolę. Bardzo, kurwa, inteligentne, Tivur. Świetny, kurwa, pomysł. Jezus Maria, jak rozpierdol się ten shotgun. Pomocy, ja sam płonę? Nie, oni chyba płoną, dobra, porządnie płoną nawet. Yo, kill everything, to mi się podoba, takie cele misji. Dobra, ci tutaj płoną, dość mocno płoną. Ty też chyba spłoniesz, kurwa, nie spłoniesz, nie wiem. Wszyscy spłoniecie. Jeszcze levele będę zyskiwał, kurwa, w tym moim bieganiu i strzelaniu, mówię wam. Siema. Dobra. Tutaj mam troszeczkę życia, bardzo dobrze. No weźmy Killstara z powrotem, co ja się będę jebał. Troszeczkę trzeba uważać oczywiście z tym Killstarem, ale eksplozje, proszę państwa, epickie to jest, Jezus Maria. O, tam was trochę jest, to eksplozja! O, jeszcze daję oceny swoim własnym zabójstwom. Dobra, życia nawet nie potrzebuję, troszeczkę hajsu zebrałem, ale to już kij z tym może. Yeah! Wiecie, nie chcę cały czas mieć tego włączonego, tylko tak wiecie, bardziej kontrolować troszeczkę ten promień. Nie wiem, czy naprawdę moim celem jest zajebać wszystko, co ja tutaj widzę. Laser jest fajny, ale są momenty, kiedy inne bronie są lepsze. Na przykład, kurwa, generalnie ten moment. O, hadong, kurwa, hadong. To może niekoniecznie wszystkie te momenty, które wybieram, są na to najlepsze. Dobra, jebać to, kurwa. Laser. Gdzie są przeciwnicy? To jest jakiś przeciwnik. Siema, o, już go... Jak oni eksplodują w ogóle w takiej po prostu tęczy kolorów. Steel credits, życie mi nawet... Aha, musiałbym zużyć. A, wypierdalaj, ziomek. Jezus Maria. Dobra, skoro tutaj mamy życie, to sobie weźmy, pierdolimy tego. O, właśnie, w taki sposób. Momencik, dzwoni do mnie Zofia, ale muszę to wyciszyć, bo bądź co bądź, no. Kończymy już grę, most definitely. Więc pociśnijmy to po prostu do końca i kurwa jedziemy. Jezus Maria, prawie sam siebie rozjebałem tutaj. Eksplozję mogłem spowodować. Oni zresztą, kurwa, sami eksplodują. Mam wrażenie, że oni mi pomagają swoimi eksplozjami eksplodować ich kolegów. Nie wiem, czy ich własne jakby eksplozje dają jakiś efekt, ale ten jebany Killstar, ta broń jest niesamowita. Oh god damn it. I w ogóle życia nie tracę. To niby zużywa moje życie, ale pamiętajcie, że pojedyncze kwadraciki mi się odładowywują. Dlatego jak będę rozważnie używał Killstara, to mogę nie stracić w ogóle życia. Tak naprawdę w toku tych wszystkich walk. To tu helikopter jakiś lata? O nie, kurwa, przykro mi, panie helikopterze. Hahaha, kurwa. Jezus Maria, jaki rozpierdol. Ten laser ma też chyba nieograniczony mocno zasięg. Hahaha, rozpierdol, rakieta leci. Kuta się jeden. Jak śmiałeś. Dobra, w sumie to wystarczy, kurwa, pilotów zabijać i będzie po robocie.
O proszę, nie ma pilota. Dobra, jedziemy w takim razie, nie ma opierdalania się. Idziemy tam, gdzie mamy iść i robimy robotę, którą mamy zrobić, yo. Hado, kurwa. Gdzie są kolejne części tego compoundu? Yeah. Jak trzymamy celownik na odpowiedniej wysokości, to generalnie robimy rozpierdol wszystkiego, gdyż jedziemy po prostu po głowach przeciwników. I tu taką linią piękną. I to jest też dobre. Gdzie są tutaj niby przeciwnicy? A tam jakieś frajery. Siema. Frajer. O Boże. Przejdźmy się tutaj górą, zobaczyć, czy nie dam rady jakieś apteczki gdzieś znaleźć. Nie, chyba generalnie nie do końca. Yeah. Co myślicie, że tacy jesteście kurwa fajni? No cóż, mam news dnia. Ja jestem fajniejszy. Jezus Mary, niesamowita jest ta broń. Siema. Dobra, ten jeszcze żyje. Bye, bye. Piękny rozpierdol. Tam jeszcze jacyś są. Jesus, panie. To jest... Wam się chce. Tu bym sobie wszedł, bo coś czuję, że tu helfa znajdę. Nie, nie znajdę. Okej. Okay. Skrzyneczka jakaś jest, ale gdzieś wyżej, niżej, gdzieś u góry. Jebać to, nieważne. Mam jeszcze troszeczkę życia, że mogę sobie dać w żyły. Tu ktoś wyjdzie? O, oczywiście, kurwa. Bioradiacja, jasne. Czemu by nie? Kurwa, mać, goście z miotaczami ognia. Wkurzający jesteście, wiecie? Niesamowicie wręcz wkurzający. O, najlepsze jest to. On robi te rekiny z kurwol 1. Jak on może? Proszę bardzo, życie. Zbieramy i jedziemy dalej. O Boże, zabawa tym Killstarem, to jest po prostu czysta przyjemność. Nie, 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 pierdolenie, ziomek. Idę cię zazniszczyć. Interakcja. O kurwa. To jest dinozaur z siedziskiem. Your Killstar controls my brain cage, instructing me that you are my rider. Hello, Mortis. With a hydraulically powered Terror 4000 cannon and titanium trauma plates. I think I'll take you out for a spin. Mam swojego własnego smoka i zrobię nim rozpierdol. This is fucking awesome. Jakiś most się otworzy, czy coś? On będzie sam chodził, ja mam nim chodzić? Rozpierdolić to mam? Dobra, to robię tym, tutaj zbliżam. Chyba będę musiał sam nim chodzić, nie? Raczej nie będzie chodził za mnie, mi się wydaje. Idzie za mnie. O Boże! Nie muszę przestawać strzelać nawet? Nawet nie muszę, Jezus Maria! Jezus Maria, to jest niesamowite. Wiecie dlaczego? Bo zawsze, wiecie, finał gry kojarzy się z takim, wiecie, grubym rozpierdolem, że trzeba się starać, robić uniki and shit. I should laser is out of my fucking eyes. Wiecie, trzeba się starać, walczyć. Generalnie nie jest łatwo. A co jest tutaj? To jest czysty, kurwa, fun. Nie, po prostu niezakłócony. To jest niesamowite. Jezus Maria, on sam strzela tymi laserami, ja nie jestem sam, on mi pomaga, powiedzmy. Yeah! Duże eksplozje, dużo śmierci. Ja pierdolę. To jest niesamowite po prostu. A tutaj gra po prostu pozwala nam się zabawić i to tak po prostu w chuj! Macie, strzelajcie! This is fun and sad. Jakie zajebiste teksty w ogóle gada ten dinozaur. Battle Dragon, yeah! Posłuchajcie sobie, jak będziecie mieli wolną chwilę skupienia. Co ten smok gada w ogóle? I am happy. O Jezus, to jest cudowne, no. Ciągle też mówię Jezus i Jezus Maria, nie wiem. Co to za jakieś powiązania i związki. Ale ten karabin robi takie zniszczenie niesamowite. Yeah. Oj, opłacało się, kurde, walczyć z tamtymi frajerami, żeby Killstara dostać. O, masowe zabójstwo to dobra zabawa. Dobrze wiedzieć, panie smoku. Tamte smoki też chyba niewielkie wyzwanie dla mnie stanowią, mam wrażenie. O, wiecie, one są wytrzymałe tak długo, jak się im strzela, wiecie, w górę ich. Jak strzelamy, to taki znaczek, który mają na brzuchu, to padają, moment.
Co jest, otworzy się most? Proszę, ja nie chcę mojego smoka opuszczać. Ty kurwa, te rakiety lecą! Ty, mogę je zestrzelić, ale jaja! Fuck! Rakiety! Yeah. Rakiety doznają rozpierdolu. Nie ma rakiet. Pięknie. Gdzie jest Sloan? What the hell? Oślepił go. Nie, nie, mój smoczek. Welcome home, killer. Sloan. The only killing I got left in me is killing you. And then what? Retire into the suburbs? Mow the lawn every Saturday and watch football on Sunday? That ain't you, Rex. You don't mow down lawns. You mow down lives. You're crazy. I'm a god now. Not just man. Not just machine. But a fusion of both. A new Zeus on high ruling the new species of man. You could have been one of my cyber priests, serving with free will at my right hand. But I guess it's time to retire you mock wars once and for all. You guessed wrong, Sloan. Dead wrong. Alert. Systems compromised. Unable to kill Sloan. I'm so sorry, Rex. What a waste! You've grown all soft. Like them Washington politicians. Do you know they've been negotiating for peace with the Reds? Peace, Rex. Peace. Why can't I kill you? You pathetic son of a bitch. You ain't nothing but a bundle of wires and program. There was nothing left of Rex Power Core when they found you. Just DNA. Nieprawda, Elizabeth mówi inaczej. I gave you my memories, my experiences, my childhood. No! I programmed you. I made you. I am your father. Scena ze Star Warsów. Maybe turning you into a machine saved your life, but it never changed what really mattered. Your heart. But you also remember. More than a collection of wires, lines of code. I believe in you, Rex. Now just believe in yourself. Lights out, Rex. No! Lights on! Oh, fui! I'm a shot in my laser! Oh, fui. Elizabeth! Rex! You killed Colonel Sloan! I guess all that power just went to his head. So what now, Rex? They're gonna come in here and take everything. Your research, the weapons, the dragon's blood. Is that what you want? An army of monsters? That's what Sloan wanted, but I'm not him. I reactivated all the fail-safe booby traps in the bunkers. Just one push. And everything goes up in flames. You saved us, Rex. Or just maybe, Doc. This time, you saved me. No, Rex. We saved each other. Aww. Ach, cóż za epicki koniec. Normalnie jak taki typowy... Taki po prostu... No nie wiem, jak się taki... Taki typ filmów, nazwijmy to. Ty kurwa, coś jest z nią nie tak. Wiedziałem, zawsze musi być twist na zakończenie. Cliffhanger. Coś jest z nią nie tak, zdecydowanie. Czy ona też leci na tej krwi smoków? A? Czy to może ona była ukrytym głównym złym tutaj? Pewnie tak. Czy dane nam się będzie tego dowiedzieć? Chuj wi! Ale Boa Boy! Powiem tak, Blood Dragon! To już rozumiem, koniec jest, mam nadzieję. Jak nie, to się błaźnie trochę. Tak, to już koniec. Powiem tak. Ciekawe doświadczenie, ale nie do końca przypadło mi do gustu. Gdybym po trzecim odcinku mógł powiedzieć jebać to bez hejtu z waszej strony, to bym to zrobił.
Ale chciałem to mimo wszystko skończyć, żebyście zobaczyli to. Co prawda strasznie późno się za tą grę zabrałem, ale i tak było spoko. Tak więc mam nadzieję, ludzie, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić tego filmu i do zobaczenia w kolejnych seriach. Trzymajcie się i pa pa! Chociaż? Może jeszcze coś tu jest? Chyba nie. Return to the island... cancel. Okej. Okay. Dobra. To pa!